Dobry wieczór, mówi Wam Joanna Prokop. Serdecznie witam w Radiu Rebeliant naszego gościa, najsłynniejszego agenta do zadań specjalnych, pana Tomasza Kaczmarka. Dobry wieczór, panie Tomaszu. Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. I witam też oczywiście bardzo serdecznie naszych słuchaczy, czołem Rebelio. Kochana Rebelio, zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do zostawienia łapek w górę. Panie Tomaszu, kariera i przygoda, tak sobie pozwolę powiedzieć, z CBA zakończyła się dawno, bo chyba w 2011 roku, prawda, jeżeli chodzi o pana. Dokładnie w 2010 w sierpniu odszedłem z CBA, to prawda. No natomiast jakby CBA nadal istnieje, ale mówi się o tym, że jest potrzeba likwidacji tej służby. Mówi się o tym, że jest to najbardziej skompromitowana służba, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Ja bym chciała się zapytać pana, czy uważa pan, że powinna być zlikwidowana? Na ten problem należy spojrzeć o wiele szerzej. Czy ona powinna być zlikwidowana, czy też nie. Dlatego, że nie można obojętnie przejść obok funkcjonariuszy, którzy tam pracują, tych, którzy posiadają ogromne doświadczenie nie tylko w pracy operacyjnej, dochodzeniowej, ale również techników operacyjnych, czy funkcjonariuszy, którzy zajmowali się realizacjami i ostrymi, bezpośrednimi zatrzymaniami tych najbardziej niebezpiecznych, skomplikowanych przestępców. Na pewno chciałbym się cofnąć do CBA, które było rządzone przez Pawła Wojtunika, ponieważ ono w tamtym okresie było zarządzane w sposób profesjonalny, bo zarządzał nią szef, który miał ogromne doświadczenie, ma ogromne doświadczenie w pracy operacyjnej. Przypomnę, był szefem Centralnego Biura Śledczego. Pamiętam swoje początki pracy pod przykryciem, kiedy był zastępcą jednostki przykrywkowej i sam w sposób czynny brał udział w działaniach operacyjnych jako przykrywkowiec. Brał udział w realizacjach, brał udział w obserwacji. I tutaj przełożyłbym praktykę, doświadczenie nad te stanowiska funkcyjne szefa czy zastępców szefów CBA. I należałoby popatrzeć na tych, którzy dziś pracując, służąc w CBA, mają to doświadczenie i nie chciałbym wylać dziecka z kąpielą. Im należy zapewnić miejsce, w którym dalej mogliby służyć Polsce, mogliby swoją wiedzę, doświadczenie wykorzystywać do tego, aby walczyć z przestępczością zorganizowaną. Natomiast rzeczywiście patrzenie na CBA jako służbę polityczną, która była wykorzystywana do rozgrywek politycznych przez Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowanie takiej służby nigdy więcej w Polsce być nie powinno. Właśnie, panie Tomaszu, bo w CBA teraz to jest prawie 2000 pracowników, tak jak pan powiedział, i agentów, tak i pracowników biurowych. Miała być likwidacja CBA pod koniec tego roku, została przeniesiona na wiosnę 2025 roku. Wydaje mi się, pani redaktor, że tutaj należy popatrzeć na kalendarz polityczny i wybory prezydenckie. Nie dojdzie do wiążących decyzji w tej kwestii do momentu, kiedy nie zmieni się prezydent. Andrzej Duda dziś jasno jakby stoi na stanowisku, jest przedstawicielem partyjnym PiS-u i on swojego podpisu na ustawie likwidującej CBA nie złoży. Dlatego rozumiem, że tutaj decyzje związane z podjęciem decyzji, co dalej z tą służbą, zależy od wyników wyborów prezydenckich. Właśnie, ale mówi się też o tym w doniesieniach medialnych, że osoby, które pracują, agenci czy też osoby pracujące w biurze, którzy pracują w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, będą rozdysponowani w innych służbach, tak? Czy to będzie CBŚP, czy to będzie wywiad, kontrwywiad, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzeczywiście tutaj są możliwości ogromne.
tylko nie należałoby do tych przenosin, rozdysponowania nie tylko samych funkcjonariuszy, ale sprzęt operacyjny, tak? Zaczynając od samochodów, broni, no ale też z tych narzędzi służących do inwigilacji i zbierania materiału dowodowego. Tak, tutaj należy do tego podejść bardzo merytorycznie, z głową i z ogromnym rozsądkiem. Na pewno będzie potrzebna weryfikacja osobowa i tych, którzy zasłużyli się politycznie PiS-owi, należałoby się z nimi rozstać. Natomiast tych, którzy są profesjonalistami, fachowcami w swojej pracy, należy z nich korzystać i dać im możliwość dalszej służby w innych tego rodzaju służbach specjalnych. Panie Tomaszu, CBA mówi się o likwidacji, ale CBA nadal rekrutuje. Ja trafiłam na takie ogłoszenie. CBA walczy z korupcją, nie tylko walczy, osiąga spektakularne sukcesy w gazetach i na portalach, nagłówki krzyczą do ciebie, CBA zatrzymało, CBA rozbiło, CBA zatrzymało. Czy to powoduje u ciebie wypieki na twarzy? I ty możesz zostać funkcjonariuszem CBA. Ja mam do pana takie pytanie, bo... Byłbym zaskoczony, gdyby tam lawinowo zgłaszali się ludzie, dlatego że przyszłość tej służby jest totalnie niepewna i dzisiaj mało kto z młodych ludzi będzie podejmował ryzyko zgłaszania się do służby w instytucji, której przyszłość jest pisana kijem na wodzie. Owszem, rozumiem, że tego typu potrzeby wynikają z przepisów ustawy, czy no jakby rozszerzania tej służby, bo na pewno jest masę wolnych wakatów i miejsc do zapełnienia w tej służbie, no to takie ogłoszenia się będą pojawiać, ale czy jest jakiś odzew ze strony funkcjonariuszy z innych służb, czy po prostu ludzi kończących studia, chcących podjąć pracę w służbach specjalnych? Wątpię. No, zobaczymy. Ja mam takie, bo no, mówi się o upolitycznieniu CBA, tak, że jest najbardziej upolitycznioną ze służb, że stało się takim troszeczkę, to jest moje stwierdzenie, folwarkiem PiS-u, to znaczy jakby PiS sobie wykorzystywał CBA do swoich zadań. Jakby słuchając pana Andrzeja Stróżnego a propos afery wizowej, trudno mi było uwierzyć w to, że nie wiedzieli o tym, co się dzieje, że nie dochodziły pewne informacje na temat tego, co się dzieje. Ja mam takie pytanie do pana. Przedstawi do funkcjonariuszy tej służby, czy do, tak. też do ministrów, koordynatorów służb specjalnych. Ależ pani redaktor, oczywiście, że tak, bo oni nie są głusi i ślepi, tylko informacje, które do nich docierają, uważam, były cedzone i kładzione na szali polityki i zysków i strat konkretnej partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. No ja jestem najlepszym chyba przykładem tego, w jaki sposób służba Centralne Biuro Antykorupcyjne była wykorzystywana do celów stricte politycznych i mój udział w sprawach, w których ja jako przykrywkowiec brałem udział, był rozgrywany poprzez media, poprzez komentarze polityków PiS-u, czy też słynna wypowiedź Mariusza Kamińskiego tuż przed wyborami, pokazującego Beatę Sawicką i mówiącego, że teraz już państwo wiecie, na kogo macie oddać swój głos. Oczywiście w tej kwestii się nic nie zmieniło. Ci ludzie się nie zmienili i oni będą służby specjalne i te narzędzia operacyjne, którymi dysponują służby specjalne, wykorzystywać do tego, aby mamić opinię publiczną, aby pozyskiwać głosy na Prawo i Sprawiedliwość i aby w taki nieuczciwy sposób wygrywać wybory. A proszę powiedzieć, czy CBA
jest jeszcze skażone funkcjonariuszami pisowskimi. Przepraszam, że tak powiem, ale no inaczej, trudno to inaczej nazwać. Chodzi mi o to, czy są tam, czy jest tam jeszcze dużo osób, które jakby ideologicznie, tak, czy też zawdzięczają dużo samej partii PiS, są oddani i mogliby dalej działać na korzyść tej partii. No teraz jest dużo spraw, które dotyczą właśnie polityków PiS. Są kolejne śledztwa, są kolejne jakieś tam stawiane zarzuty, kolejne sprawy wychodzą i pytanie jest, jak pan myśli, ile osób jeszcze zostało, które mogłyby tam przeszkadzać, czy też pod dywan zamiatać pewne rzeczy? Ja myślę, że takie osoby poukrywały się dzisiaj w strukturach tej jednostki, wilki w owczej skórze, na pewno wycofały się do tylnych rzędów, a informacje stamtąd wypływają i są przekazywane bezpośrednio do Kamińskiego czy Wąsika lub Bejdy. Tutaj jestem na 100% przekonany. No proszę nie zapomnieć też o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na czele której stał nie kto inny jak pan Pogonowski, kolejna prawa ręka przecież Kamińskiego tutaj na równi z Maciejem Wąsikiem i współpracownik Kamińskiego i tam też na pewno pozostali funkcjonariusze, którzy ideologicznie są otumanieni i w sposób ślepy wierzą w to, w jaki, to, co im przekazywał Kamiński z Wąsikiem. Na pewno. Czy też podlegli Kamińskiemu i Wąsikowi funkcjonariusze, ale tutaj ci, którzy, powiem tak kolokwialnie, siedzą głęboko w strukturach służb specjalnych, dobrze wiedzą, gdzie te osoby są, jak są poukrywane. No tylko, żeby zmienić oblicze tych służb, wymaga to głębokiej weryfikacji. Panie Tomaszu, a uważa się pan za osobę odważną? O, nie mi to jest oceniać, natomiast... Takie subiektywne odczucie pytam. Powiem tak, podjąłem wyzwanie i podniosłem, tutaj na slang bokserski się przeniosę, podniosłem gardę do walki i mówię dziś w sposób otwarty, z otwartą przyłbicą o nieprawidłowościach, w jakich ja sam uczestniczyłem. Jest prowadzone postępowanie prokuratorskie w prokuraturze okręgowej w Łodzi, gdzie prokuratura chce skorzystać z możliwości zastosowania świadka koronnego w postępowaniu, no, gdzie jestem stroną. Oczywiście to trwa, ale czekam na rozstrzygnięcia i już kiedyś to powiedziałem właśnie w sposób odważny, że nie boję się stanąć czoło w czoło czy twarzą w twarz z Kamińskim, z Wąsikiem czy Bejdą i rozliczyć ich za to, co robili niezgodnie z prawem, cofając się kilkanaście lat wstecz. Na początku tego roku pan powiedział w którymś z wywiadów, że znaczy ostrzegał pan przed panem Kamińskim, panem Wąsikiem, mówiąc, że zemsta będzie na 100%, tak? Zemsta tych, którzy... Ta zemsta z tej strony może tylko i wyłącznie nastąpić wtedy, kiedy wrócą do władzy. Dziś są bezradni i bezsilni. To, że piastują stołki europarlamentarzystów w Brukseli, to nic im nie daje. Natomiast przywrócenie ich do stanowisk, w których będą mieli ogromną władzę i narzędzia do tego, żeby niszczyć i linczować ludzi, tak jak najbardziej wtedy ta zemsta z ich strony będzie bardzo sroga i ciężka. Pan wierzył w tą swoją misję? Czy pan miał świadomość tego, że niektóre osoby mogą być skrzywdzone? Mówię, jakby wracam do tych czasów, kiedy pan jeszcze pracował w CBA, kiedy było no, kilka sławnych medialnych akcji. Też media pisały o jednym z biznesmenów, pan Seredyński, jeżeli to dobrze pamiętam nazwisko, przepraszam, jeżeli przekręciłam. Tak. Były prezes wydawnictw naukowo-technicznych. Który mówił o sobie jako o ofierze pana. Czy pan miał, jakby, czy pan miał świadomość tego, co pan robi tym ludziom, czy też, jeżeli mogę o to zapytać? To, że ci ludzie zostali potężnie skrzywdzeni, to mogliśmy sami zaobserwować podczas ich wypowiedzi medialnych, jakie im towarzyszyły emocje, czy Beacie Sawickiej, Weronice Marczuk, no ale nie należy też obojętnie przejść obok byłej pary prezydenckiej państwa Kwaśniewskich.
indoktrynacja, jaka była w CBA po 2006 roku, czyli po tym okresie, kiedy CBA powstało i Kamiński zasiadł na fotelu szefa CBA, Bejda, Wąsik byli jego zastępcami, poustawiali swoich dyrektorów, którzy w sposób taki bardzo mocny indoktrynowali funkcjonariuszy, że PiS to jest jedyna władza, która może rozliczyć korupcję i przestępczość białych kołnierzyków w Polsce, stawiając funkcjonariuszy CBA na równi z żołnierzami wyklętymi, rzeczywiście wielu młodych ludzi po prostu dało się otumanić. Nie wstydzę się dziś przyznać do tego, że jedną z takich młodych osób byłem też ja. Dziś z perspektywy czasu patrzę na to zupełnie inaczej i w taki bezczelny, chamski sposób, bezrefleksyjny, no wykorzystano po prostu tych ludzi do własnych, prywatnych, politycznych celów. Tak, mówiło się o tym, że pan Kamiński jakby ściągał do siebie osoby, które no, były w stosunku do niego bardzo podległe, tak? I właściwie panował pewien rodzaj kult chyba pana Kamińskiego, tak? Wśród agentów CBA. No bo państwo byliście dorosłymi ludźmi, umieliście chyba ocenić, bo rozumiem, że było tak, że dostawaliście państwo informacje, tak, jakieś dokumenty, czy też... Nie zawsze tak bywało, pani redaktor, dlatego że ja pracując jako przykrywkowiec, nie miałem dostępu do całej wiedzy, jaka w konkretnej sprawie była zbierana. Mi były przekazywane informacje szczątkowe i te szczątkowe informacje były tak podkoloryzowane i w taki sposób przedstawiane, że no, byłem po prostu swego rodzaju nakręcany do tego, aby niejednokrotnie kłamać, oszukiwać, czy koloryzować w dokumentacji, jaką w tamtym okresie tworzyłem. Mówiłem już to we wcześniejszych wywiadach i dobrze, że dziś jest to przedmiotem postępowania prokuratury, która chce właśnie te kwestie z przeszłości wyjaśnić. Jestem przekonany, że jeżeli kiedyś jakiś minister sprawiedliwości zdecydowałby się na to, aby odtajnić te materiały, w których chociażby te protokoły z przesłuchań, w których dziś zeznaję, to myślę, że opinia publiczna zrobiłaby wielkie oczy, dowiadując się o tym, jak właśnie funkcjonowało CBA pod rządami Kamińskiego i Wąsika. Ja jestem ciekaw, czy kiedykolwiek też zobaczymy kulisy funkcjonowania CBA pod rządami Bejdy, kiedy właśnie to Kamiński z Wąsikiem byli koordynatorami służb specjalnych, ale też nie tylko. No tutaj nie należy zapominać o ABW. Na pewnym etapie władzy PiS-u to przecież Kamiński z Wąsikiem wycięli Macierewicza od służb wojskowych i wsadzili tam swoich ludzi. Przecież takie zdarzenia, pani redaktor sobie przypomina, miały miejsce. Czyli obecnie pana wiedza jest wykorzystywana do tego, żeby dojść prawdy. A ja mam do pana jeszcze jedno pytanie. Czy kiedykolwiek pan usłyszał od swojego przełożonego zdanie, niezależnie od tego, co zobaczyć w dokumentach, musimy tą osobę zniszczyć na przykład, albo jakby musi zrobić wszystko, żeby udowodnić. Wielokrotnie takie rzeczy słyszałem. Nie będę tutaj może bezpośrednio tego cytował, ale rzeczywiście tego rodzaju podobne sformułowania padały. Nie chciałbym tak wprost bezpośrednio cytować, bo obowiązuje mnie tajemnica śledztwa i jestem dziś przez prokuratorów przesłuchiwany i zeznaję do protokołów i nie chciałbym się narazić na jakąś odpowiedzialność. Chciałbym, żeby te postępowania mimo wszystko w miarę sprawny sposób się potoczyły. Ale też widzę, co w Polsce się dziś dzieje, że takich postępowań dotyczących nieprawidłowości zarządów PiS-u jest coraz więcej. Niektórzy mogliby powiedzieć, co ci prokuratorzy robią, czemu to tak długo trwa, dlaczego nie ma rozstrzygnięć, dlaczego nie rozliczamy za przeszłość tych, którzy kradli, którzy niszczyli ludzi albo zaspokajali tylko swoje własne potrzeby. No, PiS pokazał, co potrafi zrobić, mam na myśli Dudę, który ułaskawiał Kamińskiego i Wąsika i myślę, że
to jest też wyczekiwanie na pewnego rodzaju zmiany właśnie w Pałacu Prezydenckim, że jeżeli prokuratura zacznie działać i zatrzymywać, składając wnioski o tymczasowe areszty, no to Duda nie będzie po prostu bezmyślnie wszystkich uniewinniał. A czy panu albo innym agentom nie zapalały się czerwone lampki, słysząc taką informację od przełożonego, zrób wszystko, żeby ta osoba okazała się winna? Nie mieliście takiego... W tamtym okresie indoktrynacja ze strony ludzi, którzy zarządzali tą służbą, była bardzo duża i kult właśnie tak gloryfikowania tych, którzy bezrefleksyjnie oddają się poleceniom swoich właśnie bezpośrednich szefów, był bardzo duży. Także no, na tamten okres rzeczywiście tej refleksji nie było. Ta refleksja we mnie przyszła o wiele później. Ale lepiej późno niż wcale, jak to mówią. No oczywiście, że tak. I cieszę się, że teraz pan jakby wykorzystuje tą swoją wiedzę do tego, żeby winni zostali, żeby sprawy się wyjaśniły, tak, a winni, żeby zostali... Ja jestem przekonany, że dzisiaj też część funkcjonariuszy dawnego CBA, ich przemyślenia i refleksje są na tyle głębokie, że zaproszeni przez prokuratorów na rozmowy, no, wyciągną stosowne wnioski i będą mówili prawdę, jak wyglądała praca pod rządami PiS-u i pod szefostwem wywodzącym się bezpośrednio z PiS-u. Ale panie Tomaszu, czy ta prawda byłaby mówiona, gdyby PiS cały czas był u władzy? Z mojej strony na pewno tak, bo ja tą prawdę zacząłem mówić o wiele wcześniej, poniosłem tego konsekwencje, bo zostałem po prostu zaatakowany i też sędzina, która orzekała o moim tymczasowym aresztowaniu, jej kuriozalne uzasadnienie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu, no to był po prostu polityczny cyrk. Jestem przekonany, że w przyszłości ci ludzie poniosą po prostu za to konsekwencje. No wie pani, to jest takie odgrażanie, jak Ziobro dzisiaj się odgraża, że posłowie zasiadający w komisji poniosą konsekwencje, bo go wzywają na przesłuchania. No myślę, że grozą zawiało, pot po plecach im spłynął i ze strachu zemdleli. No nie jesteśmy dziećmi, dlatego dziś wiemy, jak wygląda polityka, wiemy, jak wygląda żonglowanie władzą i zdaję sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje, kiedy Kamiński z Wąsikiem wrócą do władzy i zaczną rozliczać tych, którzy mówili o nich prawdę. Ale tu rzeczywiście trzeba być twardzielem i się nie bać po prostu. No, ja mam jeszcze pytanie, bo został pan Paweł chyba na imię Szopa z Dominikany przywieziony do Polski i trafił do delegatury CBA w Katowicach, tej niesławnej delegatury CBA, która była kojarzona... Zapewne wiele się zmieniło, bo kiedyś była to delegatura podległa Święczkowskiemu, prawda? No właśnie, no bo pytanie jest, czy CBA zostało oczyszczone? No raczej nie. No jakby nie słyszy się o tym, żeby te czystki były robione. Tam trafił ten pan Szopa. Jest oświadczenie, które mówi o tym, że musiał tam trafić, ponieważ tam było prowadzone to całe śledztwo. Ale nie uważa pan, że cały czas te macki poprzedniej władzy gdzieś tam próbują nam tą rzeczywistość kreować pod swój pogląd, a nie pod prawdę i pod to, żeby sprawiedliwie zostali osądzeni ludzie? Przypacze PiS-u trochę zamilkli. Proszę zobaczyć, co się dzieje dziś w strukturach posłów i senatorów PiS-u. Te komentarze nie są tak ostre, jak mogłyby być kiedyś. Obserwując doniesienia medialne, ja się bardzo cieszę, że mecenas Dubois reprezentuje tego człowieka, bo z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że no ten pan podejmie współpracę z prokuratorą. Tego bym sobie życzył, żeby prawda
została wyłożona na stół przed prokuratorami, którzy to śledztwo, to postępowanie prowadzą. Zrezygnował ze wcześniejszych pełnomocników. Myślę, że to był bardzo dobry ruch z jego strony. No tutaj rzeczywiście musimy się chwilkę uzbroić w cierpliwość. Jeżeli były sytuacje, że te pieniądze, które zostały zdefraudowane, trafiały do najwyższych przedstawicieli PiS-u, to rzeczywiście też musimy poczekać na zmiany w Pałacu Prezydenckim, bo pani redaktor, drodzy słuchacze, jak sobie dzisiaj wyobrażacie sytuację, kiedy nawet CBA, Centralne Biuro Śledcze, jedzie po Morawieckiego i doprowadzają go do prokuratury i sąd orzeka o tymczasowym areszcie, a Duda w tej samej sekundzie podpisuje dokumenty w Pałacu Prezydenckim i Morawiecki jest wolny. No tak by to wyglądało. Ja nie wiem, czy na etapie zatrzymania można kogoś ułaskawić, więc tą sprawę... No, a co zrobił Duda wcześniej? Zrobił dokładnie to samo przed prawomocnym wyrokiem, także myślę, że tutaj zaraz by się jakieś osoby, prawnicy znaleźli, którzy by uzasadniali, że jak najbardziej prezydent miał prawo do takiego zachowania. Panie Tomaszu, kogo chroniło CBA kiedyś, jak pan pracował i kogo chroniło? Swoich chroniło i w ostatnich latach, kiedy PiS był u władzy, CBA chroniło swoich i tutaj nie ma co owijać w bawełnę. Jest to jasne, czytelne i mam nadzieję, że dzisiaj po zmianie właśnie usterów władzy zostanie to rozliczone. Chociaż rzeczywiście ja czy opinia publiczna życzyliby sobie, żeby działo się to sprawniej, szybciej i skuteczniej. Zdaję sobie sprawę, jakie są warunki polityczne obecnie w Polsce, ale mam nadzieję, że po zmianie w Pałacu Prezydenckim no, te kwestie nabiorą przyspieszenia. A czy kiedykolwiek zdarzyło się panom, nie wiem, chronić się, czy były jakieś doniesienia, które były zamiatane pod dywan, takim kolokwializmem się posłużę, na przykład dotyczące Kościoła katolickiego, Ordo Iuris czy Opus Dei? Wystarczy zobaczyć na Fundusz Sprawiedliwości, jak pieniądze płynęły do księży, którzy no, nie patrząc na obowiązujące przepisy prawa, robili z pieniędzmi co chcieli. No i, pani redaktor, to tak jak PiS opluł mnie w kwestii wydatkowania środków publicznych na środowiskowe domy samopomocy, no to dlaczego dziś nie zabiera głosu w kwestiach chociażby Funduszu Sprawiedliwości, gdzie czarno na białym widać, że te pieniądze były wydatkowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagle zamilkli, tak? Cisza, nic się nie dzieje. Dla nich nie ma tematu. Ja bym chciała pana dopytać, bo istnieje taka plotka miejska, która mówi o tym, że jak są panowie, czy panie oczywiście też, tak, jak ludzie są w służbach, to się znają, jakby przenikają się pewne informacje też pomiędzy służbami, oczywiście nieformalnie. Ja chciałam się zapytać, czy mówiło się kiedykolwiek, jak pan pracował i później, bo pan przecież był w strukturach PiS-u, dlatego że pan kandydował chyba w siódmej kadencji, był pan posłem w siódmej kadencji Sejmu, tak, z ramienia PiS-u. To prawda. Tak, w tym pan jakby pracował i dla służb, tak, które PiS wykorzystywał. No i w tamtym okresie, kiedy byłem posłem na Sejm, doświadczyłem tego, jak nie dokonano głębokich zmian w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym czy innych służbach i ludzie tam pozostający wynosili informacje do swoich byłych szefów i rzeczy, które nie powinny do nich trafiać, nie byli uprawnieni do tego, aby takie informacje pozyskiwać. Oni, będąc w Sejmie, wtedy akurat Kamiński, Bejda czy Wąsik nie, ale siedzieli na Nowogrodzkiej, mieli tam swoje biuro, tak, i ci funkcjonariusze, którzy byli czynnymi funkcjonariuszami CBA, przychodzili i donosili. I pan był tego świadkiem i pan teraz też w tych sprawach zaznaje? Pan zaznaje teraz w tych sprawach, kiedy czynni funkcjonariusze CBA wynosili informacje na temat śledztw czy spraw, tak, osobom, które... Kamińskiego czy Wąsika, jak najbardziej.
No to przecież to ja nawet, znaczy kryminał to jest za mało, to jest eufemizm, żeby to nazwać, bo ja No już tak, tylko że przy aferze gruntowej, gdzie część tego materiału dowodowego, sądowego czy prokuratorskiego trafiało do opinii publicznej i mogła być pani redaktor i nasi słuchacze zbulwersowani po zapoznaniu się z tymi informacjami, i słusznie byliście państwo zbulwersowani, tylko co z tego? Tylko to z tego, jak 3 tygodnie Kamiński z Wąsikiem posiedzieli za kratami, później wyszli jako bohaterowie Gazety Polskiej, Radia Maryja, Telewizji Trwami, z pieśniami na ustach byli odprowadzani do domu. No kpina. A czy mówiło się na temat pana Macierewicza w TBA i ogólnie, tak jak mówiłam, między agentami różnych służb? Czy podejrzewaliście, że pan Macierewicz działa na szkodę naszego kraju? Czy były takie, jak, nie wiem, insynuacje, tak, czy podejrzenia, czy też rozmowy na ten temat? Są funkcjonariusze, byli funkcjonariusze służby kontrwywiadu wojskowego, którzy mieli z nim kontakt, i myślę, że oni byliby dziś dobrymi adresatami, aby z nimi porozmawiać i uzyskać od nich informacje. Przypomnę, że ci ludzie służyli pod nikim innym jak pod panem Bączkiem, który był prawą ręką Macierewicza. Później, jak doszło do wewnątrz PiSu, do takiej ich wewnętrznej walki, gdzie Bączek został odwołany, a Macierewicz odsunięty od koordynowania właśnie tymi służbami wojskowymi, no to wtedy też Kamiński z Wąsikiem powsadzali tam w te struktury tych służb stricte wojskowych swoich ludzi. To wymaga umiejętnego dotarcia do tych ludzi, porozmawiania z nimi, i myślę, że puszka Pandory mogłaby się otworzyć. A myśli pan, że likwidacja tylko CBA rzeczywiście poucina te zależności pomiędzy, na tej linii partia, biznes, służby? Ja myślę, że tutaj należałoby przeprowadzić gruntowne zmiany pierw w przepisach, w ustawach, w rozporządzeniach, które uniemożliwiałyby, aby polityka przenikała tak mocno w struktury służb specjalnych, aby służby specjalne zajmowały się stricte bezpieczeństwem państwa, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Natomiast to PiS najbardziej jaskrawo pokazał, i mówię to też na przykładzie swojej własnej skóry, jak politycznie można służby rozgrywać do własnych politycznych interesów. Ale są w Polsce ludzie, są fachowcy, do których można sięgnąć, z którymi można usiąść do stołu, porozmawiać i takie systemowe rozwiązania poprzez ustawy, rozporządzenia wprowadzić już na stałe. A czy myśli pan, że agenci CBA mają jeszcze jakieś kompromitujące rzeczy na obecnie rządzących, i czy myśli pan, że tego nie wiem. Ja staram się zawsze mówić to, co wiem, nie koloryzować. Chciałbym być postrzegany dziś jako osoba poważnie podchodząca do tych spraw. Koloryzowanie było, widzieliśmy to na przykładzie Macierewicza czy jego komisji, która badała przyczyny katastrofy w Smoleńsku. No i jak to się skończyło jedną wielką kompromitacją. Można dzisiaj opowiadać głupoty, że to wpływy służb rosyjskich, że to Moskwa chciała wszystko zniszczyć, zataić i zaatakować biedne Prawo i Sprawiedliwość. No, wilk okazał się być nagi. No, co dziś można na ten temat powiedzieć? Po prostu jedna wielka kompromitacja i kabaret. W czerwcu tego roku pan premier Donald Tusk z mównicy sejmowej zwrócił się ku prawej stronie sali sejmowej, wskazując właśnie na obecną opozycję, płatni zdrajcy, pachołki Rosji. Czy miał rację? Ja myślę, że i tak wykazał się daleko idącą kulturą osobistą i taktem, że użył tak gładkich i delikatnych słów. No, jest na pewno sprawnym retorykiem i mówcą, ale należałoby przytaknąć.
Okej, okay. A ja teraz jeszcze chciałabym zapytać się o sprawę, która powoduje wypieki na twarzy, czyli o aferę wiedeńską. No ona wypłynęła, pan też o niej się wypowiadał w mediach. Też ja pamiętam, jak wypływały do mediów zdjęcia, jak jeszcze pan był w służbie w CBA, samochody, drogie gadżety, czy jakby takie, czy tak, takie życie było, taki high life trochę, czy nawet takie życie, takie sytuacje jak przy aferze wiedeńskiej, takie zabawy często miały miejsce za panów Wąsika i Kamińskiego, jak pan pracował? To nie byliście tak nagradzani, czy tak nagradzaliście osoby, z którymi współpracowaliście, czy to było częste? Czy ja bym tutaj chciał ponownie wrócić do Pawła Wojtunika, który jest fachowcem, jeżeli chodzi o prowadzenie operacji specjalnych, i na pewno by mi przytaknął, że pewnego rodzaju blicht, czy dobre samochody, zegarki, garnitury są to narzędzia służące do tego, aby zwalczać przestępczość zorganizowaną. I koniec, kropka. To jest potrzebne. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z ludźmi, którzy zachłystują się czymś, co powinno być czymś normalnym w funkcjonowaniu bieżącym służb, i właśnie tego rodzaju drogie samochody, wyjazdy zagraniczne służą wynagradzaniu funkcjonariuszy za ich złą, źle postrzeganą lojalność, bo wykonywanie politycznych, partyjnych zleceń, no to powinno być przez prokuraturę rozliczone, i rzeczywiście jestem tutaj w tym zakresie przez prokuraturę przesłuchiwany. Ale było to częste? Ja mam na myśli tutaj, jakby tak jak mówię, ja mówię o tych wypiekach na twarzy. Mam o to, że wykorzystywaliście Państwo pewne rzeczy do jakichś tam operacyjnych To jest spraw. jedno, i to zostawiamy, zamykamy. Tak po prostu musi być. Ale wycieczki do, jak O to nie, określić, to jest domów publicznych, żenujące. tak? Czy wycieczki do domów publicznych, czy zabieranie swoich gości do domów publicznych? Ja mam pytanie, czy to była częsta praktyka Powiem tak, żeby może nie wylać dziecka z kąpielą, bo tak jak pani redaktor powiedziałem, i mam nadzieję, że słuchacze nasi mi wybaczą, bo chciałbym tą sprawę i te sprawy w liczbie mnogiej doprowadzić do końca, je pozamykać, posprzątać swoją przeszłość, mówiąc wprost, zdarzało się. Rozumiem. Z PiS-u na pana przykładzie widać, że można wyjść, Można. ale konsekwencje są, tak? Bo pan to Trzeba być odczuł. twardym, można wyjść i rzeczywiście dać się otumanić można tylko raz. Natomiast jak człowiek mądrzeje i zaczyna patrzeć na życie w innych okularach, z innej perspektywy, nie chciałbym tu się w jakiś sposób mocny tłumaczyć czy też wybielać, ale ogromną zmianę moją wewnętrzną wpływ na to miały moje dzieci, moja rodzina, żona. I kiedy byłem bezrefleksyjny, zindoktrynowany i wykonywałem ślepo polecenia Kamińskiego i Wąsika, byłem wtedy kawalerem. Nie miałem rodziny, nie miałem żony, dlatego podchodziłem do tych spraw dosyć obojętnie i bezrefleksyjnie i bezemocjonalnie. Dziś rzeczywiście bije się w piersi. Kilkukrotnie przeprosiłem te osoby, które skrzywdziłem, i mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie ten moment zadośćuczynienia i że no, po prostu one mi wybaczą, ale też zostaną no, w jakiś sposób gratyfikowane. No, panie Tomaszu, te osoby, które pan rozpracowywał z ramienia CBA, miały rodziny, tak, więc. Tak. No, ale rozumiem, że to już jest za panem. Widział pan, wiele lat temu Walaszek zrobił, no nie, niepochlebny o panu serial o agencie Tomaszu. Widział pan go, czy nie? Tak, widziałem. Jakby przykre, prawda? I dające do myślenia trochę. Ale oczywiście, ale dziś z perspektywy czasu i upływu lat, jakże pouczające i refleksyjne. Byłbym, przepraszam, powiem to wprost, byłbym głupi, gdybym nie miał refleksji i nie potrafił wyciągnąć wniosków z tego, co się w przeszłości wydarzyło. A chciałam pana zapytać o obecną szefową CBA.
nie mieliśmy okazji się nigdy poznać, natomiast rzeczywiście mogę być tutaj niesprawiedliwy, bo ja będę krytyczny, bo oczekiwałbym dzisiaj od CBA większego działania mającego na celu rozliczenie przeszłości i nieprawidłowości za czasów PiS-u. Panie Tomaszu, jak to zrobić, jeżeli CBA była obsadzona przez tych, których te, jak ma rozliczyć tych, przez których została obsadzona, tak, i którym dużo zawdzięcza tak naprawdę. To jest chyba niemożliwe, nie, no chyba że się rzeczywiście zrobi czystki kadrowe. Tak, ale czystki kadrowe można zrobić, one musiały być głębokie, ale dziś powołać kilka zespołów wewnątrz CBA, które w sposób niezaburzony, uczciwy, merytoryczny, profesjonalny dochodziłyby do prawdy i rozliczeń, jest to do wykonania. No, mam nadzieję, że tak się stanie i mam nadzieję, że jeżeli CBA zostanie... Pani redaktor, sama sytuacja dotycząca afery wiedeńskiej, to CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury po tym, jak udzieliłem szerokiego wywiadu dla TVN24, dla superwizjera. Oni zweryfikowali część materiałów, jakimi dysponują, i to CBA złożyło zawiadomienie do prokuratury i tutaj należy im przyklasnąć, chociaż... Ale oni... Nie zrobili pewnie wszystkiego. Ale przecież oni nie mieli wyjścia, no jak już się mleko wylało, no to co mieli udawać, że tego nie widzą, no to oczywiście, że... Nie, mogli tego nie odnaleźć jeszcze. Przecież państwo wiedzieliście, co robicie, tak? Znaczy mówię państwo... Tak, pani redaktor, tylko mogłoby to też być o tyle skomplikowane, że mogli jak dzik we mgle nie trafić w te dokumenty, które szukali. No udało im się. A mogły być te dokumenty wyniesione, tak? Przez osoby pracujące, pracujące dla pana Kamińskiego i Mąsika, którzy już nic nie mieli wspólnego z CBA. A czy te osoby, które po rozwiązaniu CBA, ewentualnym oczywiście, hipotetycznym, trafią do CBŚP, do KAS-u, do, nie wiem, ABW, tak? Czy do innych służb? Nie myśli pan, że one tam zainfekują te służby, jeżeli te osoby nie są zweryfikowane wcześniej? Nie, bo uważam, że po weryfikacji dostaną się tam sami profesjonaliści i tego im życzę. Tak, ci, którzy przyszli rzeczywiście służyć Polsce i swoje umiejętności, wiedzę, zaangażowanie wykorzystywać do tego, żebyśmy my dzisiaj czuli się w naszej ojczyźnie bezpieczni, to niech tam trafią, a na pewno powinno się tak to wydarzyć po ich weryfikacji. A jak pan myśli, kto jest teraz największym zagrożeniem w PiS? Największym zagrożeniem w PiS. Sam PiS jest dziś dla siebie największym zagrożeniem, ponieważ kłótnie wewnątrz tej partii, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o to samo, czyli o pieniądze. Nie potrafią się porozumieć. Niektórzy się podorabiali, poodkładali na kubkę. Niektórzy, tak jak wcześniej, ich pamiętam jeszcze za czasów, jak byłem posłem tego ugrupowania, nie dorobili się niczego i są po prostu zawistni, zazdrośni, nie potrafią się z tym pogodzić. Mierni, bierni, ale wierni. Najgorsze jest to, że w strukturach tej partii są ludzie, którzy nigdy poza tym, że byli służalczo nastawieni do samego Kaczyńskiego, nic w życiu nie osiągnęli i niewielką rzeczą są się w stanie pochwalić. Jak patrzę na przedstawicieli innych partii, którzy potrafili z sukcesem prowadzić biznesy, osiągać sukcesy, czy to w sporcie, albo być, nie wiem, zasłużonymi lekarzami, to naprawdę w PiS-ie jest takich bardzo niewielu, a cała reszta to miernota. No, charakter, moim zdaniem te osoby często charakteryzowała, jest jedna wspólna cecha, jest to bezmyślna lojalność, prawda? I nieudacznictwo. Tak, a ja bym chciała dopytać się jeszcze właśnie o pana posła Jarosława Kaczyńskiego, który, czy myśli pan, że wiedział na przestrzeni lat, co się działo, że wiedział, co wyprawiało CBA, że wiedział o tym, Oczywiście, że wiedział i było mu to wygodne.
jest mistrzem w zarządzaniu konfliktem, nasyłaniu na siebie poszczególnych posłów PiS-u i kontrolowaniu tego i wyciąganiu tylko tych kwestii, które by tej partii pomagały, ale też trzymaniu krótko za smycz i za kaganiec tych, którzy nie daj Boże chcieliby mieć odmienne zdanie niż on. Panuje w strukturach tej partii wielki zamordyzm i tam ktoś, kto ma odrębne zdanie, po prostu nie znajdzie dla siebie miejsca. Tak to wygląda. A jakaś refleksja, że niszczą ludzi, rodziny? A nie, to tak to nie działa. Nie, nie. Refleksji nie ma. Rozumiem. Niszczy się interes partii. A interesem partii tak jest zdobycie władzy bezwzględnej większości, tak? Interesem partii jest Jarosław i Jarosław. Jarosław tam po prostu bezmyślnie wszyscy na kończkach przyjmują sygnał. Właśnie, a czego Jarosław pragnie, jak pan myśli? Władzy. Władzy, bezwzględnej władzy, podporządkowania sobie obywateli i narzucania swojej woli innym. Ja już to kiedyś powiedziałem, nie będzie dziadek z demencją decydował o tym, w jaki sposób moje córki mają rodzić czy żyć w Polsce. One same mają prawo do podejmowania wyborów i decydowania o tym, czy chcą żyć w taki, a nie inny sposób, a nie starszy z demencją pan. Panie Tomaszu, jakie plany na przyszłość, jeżeli pan by chciał nam zdradzić troszeczkę? Biznesowe, polityczne? Do najbliższych wyborów jeszcze 3 lata. Rzeczywiście kuszące propozycje powrotu do polityki. Nigdy nie mów nigdy. Nie wiem. Ale tak naprawdę... A z której strony te kuszące propozycje? Nie chciałbym odkrywać kart, bo to jest zbyt wcześnie, aby o tym mówić. Kto wie, może w przyszłości będziemy mieli okazję częściej się spotykać, pani redaktor, i częściej ze sobą rozmawiać na bieżące tematy polityczne, które będą wynikały z tego, co dzieje się w polskim parlamencie, czy w Sejmie i Senacie. Czyli jednak polityka. Tylko zagadką będzie z ramienia kogo pan do tej polityki wróci. Jako niezależny może. Będę szczery. Boję się podjęcia takiej decyzji, ponieważ dziś cenię sobie naprawdę spokój mojej rodziny i dzieci. Jest to dla mnie niebywałe doświadczenie, jak obserwuję mojego najstarszego syna, najstarszą córkę i młodsze dzieci, jak one się rozwijają, wchodzą z roku na rok w coraz to nowe etapy swojego życia, poznawania świata, doświadczania nowych bodźców, rzeczy. Niejednokrotnie potrafię się popłakać i rozczulić, bo to jest coś wspaniałego i chyba ten etap właśnie spędzony, etap mojego życia spędzony z rodziną jest czymś najcudowniejszym i najwspanialszym. Boję się właśnie tego, że jeżeli bym wrócił do polityki, to mógłbym gdzieś to po drodze stracić, a bardzo bym tego nie chciał. Nie jest to żadną tajemnicą, że zaszczepiłem mojego syna do boksu. Za 2 tygodnie będzie startował w Pucharze Polski i jedzie tam z ogromnym apetytem, żeby ostro powalczyć. Także ja jeszcze co do mojej przyszłości decyzji nie podjąłem, ale wie pani, kiedyś będąc w Sydney w Australii dostałem telefon z informacją: wracaj, będziesz posłem. Rzeczywiście wróciłem, posłem zostałem. Dziś Ale nie. Żałuje pan tego, że pan odebrał ten telefon, że pan wrócił i zaangażował się w politykę? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Dlatego, że na pewno dało mi to ogromne życiowe doświadczenie. Dzięki temu mogłem zobaczyć, jak polityka wygląda od środka. Przede wszystkim poznać obłudę PiS-u. Dzięki polityce i zasiadaniu w ławach sejmowych mogłem tego doświadczyć i później wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dziś na pewno jestem charakterologicznie mocniejszy i mało co jest w stanie mnie złamać. I ostatnie pytanie, jeżeli pan pozwoli. Jakiej Polski by pan sobie życzył dla swoich dzieci, jak będą dorosłe? Pani, wracając do tej Australii, w której spędziłem 6 miesięcy, była kolorowa, różnorodna, ale wszyscy się szanowali i nikt nikomu nie zaglądał do pokoi, pod łóżka, pod kołdry. Państwo
bardzo policyjne, bardzo rygorystyczne, jeżeli chodzi o sytuacje związane z łamaniem przepisów prawa, ale bardzo demokratyczne, gdzie każdy mógł zabrać głos, ale ludzie bardzo się szanowali i byli dla siebie mili i życzliwi. Takiej Polski bym sobie życzył. Ja również bardzo panu dziękuję za rozmowę. Życzę wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia. Moi drodzy słuchacze, wam też bardzo dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału oraz o zostawieniu łapki w górę. Dziękuję raz Pani jeszcze. Redaktor, bardzo dziękuję. Dziękuję naszym widzom. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.